Hej moi drodzy, już wkrótce wychodzi dodatek Gobliny kontra Gnomy. Zostały dosłownie godziny do pojawienia się w Ameryce, no i troszkę dłużej do pojawienia się dodatku w Europie. Więc myślę, że wszyscy już z niecierpliwością oczekują, kiedy w końcu wyjdzie ten dodatek, kiedy będziemy mogli pobawić się tymi kartami, zdobyć je do swojej kolekcji, wykorzystać w grach rankingowych wedle własnego uznania. Tymczasem pojawiła się lista najbardziej OP, tudzież najmocniejszych 10 kart według Reynada, tudzież według Tempo Storm, i pomyślałem, że jakoś odniosę się do tego, bo stwierdziłem, że lista ta jest dość ciekawa, no i też chętnie poznam Waszą opinię, więc tak jak widzicie, mamy tutaj właśnie stronkę, na której ta lista jest przedstawiona i omówimy sobie tak pokrótce te karty, zobaczymy, co się na tej liście znalazło. Ja ją tak mniej więcej przejrzałem wcześniej, więc jedziemy z tematem i zobaczymy, co tutaj Tempo Storm nam przedstawiło. Na 10 miejscu jest Shield Maiden, czyli 5-5 za 6 many z Battle Cry. Dodaj 5 pancerza. Myślę, że ta karta będzie bardzo fajna w Constructed. Nie jestem pewien, tak jak mówiłem w omówieniu kart, nie jestem pewien, co można będzie wyrzucić z kontrolnego wojownika, żeby wstawić jedną lub dwie kopie tej karty, natomiast na pewno będzie bardzo silna, bo to jest tak, jakbyśmy mieli zagrali 5-5 za 5 many, bo taka powiedzmy jest wartość tych statystyk na stronniku, plus za 1 many dostali shield bloka bez dobierania kart. Także jest to bardzo, bardzo ciekawa opcja. Na arenie może nie być aż taka mocna, natomiast myślę, że w Constructed na pewno znajdzie swoje miejsce i znajdzie uznanie wśród graczy grających właśnie kontrolnym wojownikiem. Także nie jestem pewien, czy jedna z 10 najlepszych. Ja bym na przykład na tej liście dodał Encanto Meccano, który jest bardzo mocną kartą moim skromnym zdaniem. Natomiast stanowczo jest to nie najgorsza karta. Karta, która myślę, znajdzie swoje miejsce w taliach rankingowych. Na 9 miejscu znalazł się Mal'Ganis, czyli nowa legendarka dla Czarnoksiężnika, 9-7 za 9. Z umiejętnością twoje pozostałe demony otrzymują plus 2, plus 2, a twój bohater jest niewrażliwy na obrażenia. Cóż to oznacza? Oznacza to, że dopóki Mal'Ganis jest w grze, nie możemy umrzeć. Nie dostaniemy obrażeń używając mocy specjalnej, nie dostaniemy obrażeń od fatigue, nie dostaniemy obrażeń od stronników, od bohatera przeciwnika, nic. Najpierw musi zabić Mal'Ganisa, a to też chwilę zajmie, dlatego że jest to 9-7, więc statystyki ma naprawdę, naprawdę mocne. Oczywiście się przeciwko Big Game Hunterowi, natomiast myślę, że w innych wszystkich przypadkach jest to naprawdę mocna karta. Jedna stanowczo z najmocniejszych w tym dodatku, która myślę wzmocni tylko pozycję Warlocka w ladderze, raczej tego oczywiście kontrolnego niż tego agresywnego, natomiast moim zdaniem stanowczo bardzo, bardzo mocna karta. Przechodzimy dalej, mamy Tinkertown Technician, czyli tego mojego technika, 3-3 za 3, jeżeli mamy w grze mecha, to jest to 4-4 i dostajemy część zamienną do ręki, także w zasadzie dostajemy 4-4 za 3 i takie pół karty. Tak możemy liczyć mniej więcej części zamienne, także naprawdę bardzo fajna rzecz. Jeżeli ktoś będzie używał talii składającej się w większej mierze z mechów, to myślę, że stanowczo ta karta będzie tam miała swoje miejsce i będzie jedną z mocniejszych kart. W końcu przeważnie za trójkę, znaczy za trzy many mamy karty, które są 3-3, czasem 3-4, tak jak ten Spider Tank. Natomiast tutaj mamy 4-4 i jeszcze część zamienną do tego, więc jak najbardziej fajna opcja i też do wykorzystania w bardziej takiej agresywnej, myślę, talii. Myślę, że zasługuje na miejsce w pierwszej dziesiątce. Może nie na 8 miejscu, tylko bardziej w okolicach 10, ale stanowczo tu pasuje. Dark Bomb, czyli nowa karta, nowy czar Czarnoksiężnika. Dokładnie taki sam jak Frostbolt, tylko bez zamrażania. 3 punkty obrażeń za 2 many. Dlaczego ta karta znalazła się na tej liście? Dlatego, że Warlockowi brakowało czegoś takiego. Zobaczcie, że jego czary, tak jak ma Shadow Bolta, 4 obrażeń za 3 many, Drain Life, za 3 many 2 obrażenia i 2 sobie dodajemy, no i Soulfire,
wszystkie mają jakieś takie, powiedzmy, bardzo konkretne zastosowania. Takie jak właśnie Drain Life, że ten stronnik musi mieć dwa życia, Soulfire odrzuca nam kartę, a tutaj mamy coś prostego, prosty damage, co mało many. Myślę, że to jest karta, której stanowczo czarnoksiężnikowi brakowało. I czy też w taliach agresywnych, czy taliach kontrolnych znajdzie swoje miejsce w grach rankingowych i na arenie też stanowczo. Myślę, że bardzo, bardzo fajna rzecz i jakby uzupełnia talię czarnoksiężnika. Na szóstym miejscu mamy Crackle, czyli tą nową kartę Szamana, nowy czar, który zadaje od 3 do 6 obrażeń, czyli taki RNG troszeczkę tutaj za 2 many i z przeciążeniem 1. Myślę, że koszt many i przeciążenie są warte tego, że możemy zadać do 6 obrażeń. Jeżeli mamy spell power, to nawet do 7. Także za 2 many możemy w najlepszym przypadku bez spell power zabić stronnika za 5 many. Albo za 6, na przykład Fire Elementala. Także powiem wam, że jest to, możemy tym zabić na przykład Sylvanas, która też ma 5 życia. Także jest to bardzo, bardzo mocna karta, nawet mimo tego RNG. Myślę, że automatycznie trafiają 2 sztuki do każdej talii. Szamana, szczególnie, że Szaman raczej gra kontrolnie niż agresywnie, także stanowczo warte, że tak powiem, uwzględnienia w swojej talii. Na piątym miejscu jest Bomblover, 3-3 za 5 many, z Battlecry zadaj 4 punkty obrażeń randomowemu stronnikowi przeciwnika. Bardzo fajna rzecz, 4 punkty obrażeń. Przeważnie zagrywamy to przeciwko dropowi za 3-4-5 mniej więcej. To jest to, co może zostać na stole z poprzednich tur, także jest bardzo duża szansa, że coś zabijemy tym. Plus dostajemy 3-3, ciało 3-3 na stół. Także stanowczo bardzo mocna karta, szczególnie na arenie. Moim zdaniem na arenie będzie dużo lepsza niż w Constructed, ale to się jeszcze okaże tak naprawdę. Myślę, że zasługuje na miejsce w tej top 10. Stanowczo bardzo mocna karta. Przechodzimy dalej, mamy Vol'jina, czyli 6-2 za 5 z Battlecryem zamieni się życiem z innym stronnikiem. Możemy to wykorzystać grając na przykład Yeti, wtedy to będzie 6-5 za 5, ale możemy to wykorzystać z czymkolwiek innym, bo nie musi to być wcale sojuszniczy stronnik. Możemy to wykorzystać przeciwko, że tak powiem, wrogiemu stronnikowi, zabić tego wrogiego stronnika, bo będzie miał tylko 2 życia, a nasz Vol'jin zostanie na jakiejś większej ilości, także bardzo mocna legendarka. Myślę, że nie aż tak mocna jak Mal'Ganis, natomiast stanowczo jedna z mocniejszych kart, które się pojawiły i też daje kapłanowi trochę bardziej agresywne, że tak powiem, podejście do gry niż raczej takie pasywne, sytuacyjne. Także myślę, że to też tak jak Dark Bomb, to jest taka karta, której brakowało talii kapłana. Przechodzimy dalej, mamy Master for Battle, czyli nową kartę Paladyna, zatrzymany, przeżywamy 3 rekrutów 1-1 i wyposażamy się w broń 1-4, czyli Lights Justice i 3 razy Hero Power. 3 razy Hero Power to jest 6 many, Lights Justice za 1 to jest 7 many, a tu mamy to w przecenie za 3. Możemy to porównać do wężowej pułapki, gdzie też tworzą się 3-1-1 i za 1 many Lights Justice, tylko że wężowa pułapka może być... Może przeciwnik użyć flary, może nigdy nie odpalić, może nie zaatakować naszego stronnika w ogóle i może po prostu ominąć to. Tutaj nie ma takiej opcji, dostajemy od razu value i od razu w tej chwili możemy użyć broń, plus właśnie mamy tutaj tą broń. Co prawda jest to 1-4, więc nie jest jakaś specjalnie mocna, natomiast myślę, że też znajdzie swoje zastosowanie, szczególnie przeciwko jakimś złu czy coś takiego, gdzie ten jeden punkt dodatkowych obrażeń będzie można fajnie wykorzystać. Myślę, że i w Constructed, i na arenie ta karta będzie jedną z mocniejszych. Na drugim miejscu jest Fel River. To jest karta, z którą kompletnie się nie zgadzam i dlaczego, to zobaczycie. Dzisiaj też pojawi się film na moim kanale. Może to jest tylko jedna sytuacja, natomiast 8-8 za 5 many i za każdym razem, gdy nasz przeciwnik zagra kartę, odrzucamy 3 karty z góry swojej talii. Jeżeli nasz przeciwnik
powiedzmy, my jesteśmy pierwsi, zagrywamy to za 5, nasz przeciwnik zagra coś za 3 i za 2, to tracimy 6 kart. Psu w dupę. To jest masakryczne. A nie wiem, jak można by, na kapłanie zagrać to za 5 i wyciszyć to za 0. To jest jedyna sensowna opcja, kiedy ta karta nie będzie turbo chujowa. Bo w każdym innym przypadku musimy się liczyć z tym, że co najmniej 3-6 kart pójdą się jebać z naszej talii. A nie wiem, czy jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić, szczególnie, że przeważnie kapłanem gramy prawie do fatigi. Także moim zdaniem ta karta jest beznadziejna. Nie jestem w stanie uwierzyć w jej dobrość, że tak powiem. Ale może, nie wiem, może macie wy jakieś argumenty, które, że tak powiem, stoją po jej stronie, bo ja po prostu uważam, że no nie nadaje się. Nie zasługuje stanowczo na miejsce na tej liście. Myślę, że w jej miejsce spokojnie mógłby być Encanto Mecano. Ta karta będzie straszna, uwierzcie mi. Na pierwszym miejscu jest Unstable Portal, to myślę tutaj nawet nie ma co rozmawiać. Ta karta jest OP w chuj. To jest jak Innervate, tylko lepsze. Dlatego, że musicie mieć, żeby zagrać, żeby wyciągnąć wartość z Innervate, musicie mieć danego stronnika w swojej talii, a z Unstable Portal wcale nie musicie. Jeżeli chcecie, zajrzyjcie na mojego fanpage'a, wrzuciłem tam parę screenshotów z jednej arenki, co dało mi Unstable Portal. Straszne karty. Nawet raz dało mi Mukle, który kosztował 0. I zagrałem go w tej samej turze. Także to są po prostu straszne kombo. Nie wiem, czy Blizzard to zrobił w jakoś tam fazie testowej trochę inaczej, czy jak. Natomiast ta karta, myślę, jest bardzo, bardzo mocna i dwie sztuki trafiają do każdej wersji maga. Niezależnie od tego, czy to będzie magna, sekrety, agro, freeze, cokolwiek, ta karta jest przygięta i daje nam zupełnie, zupełnie nowe możliwości, także myślę, że spokojnie zasługuje na pierwsze miejsce na tej liście i zgadzam się jak najbardziej tutaj z Reynadem. Także na tym w sumie zakończyliśmy, na tym ta lista się kończy. Chętnie poznam wasze opinie. Zobaczymy, że tak powiem, co wy sądzicie o tej akurat liście. No to było moje zdanie. Nie mogę się już doczekać, aż ten dodatek wyjdzie. Obiecuję, że będzie otwieranie paczek, jak tylko się pojawi taka możliwość. Także zobaczymy, co uda się trafić. A tymczasem czekamy z niecierpliwością wszyscy. Powodzenia w waszych grach. Do zobaczenia następnym razem. Powodzenia z paczkami z Gobliny kontra Gnomy, bo wiem, że sami na pewno zbieracie, żeby od razu sobie pootwierać paczki, potworzyć stronników, także powodzenia z tym, no i do następnego razu, trzymajcie się, hej!